Siemano tato. Siemandero. Co tam robiłeś? A orzeszki. Pokaż. Jakie piękne. Ale Jake'i fajne. Jakoby. Nie, mogą być i Jakoby jak chcesz. Ale piękne orzeszki. Jacki. 5 kilo tu masz w tym? Tu jest 5 kilo i tu będzie. Tutaj obstawiam, że będzie 2 kilo. 20 deko, tak. Jakbyś sprzedał za 20 zł takie orzechy, to super kasiora. No 2700 jest. Piękne orzeszki. Porównanie zwykłego orzecha z Jackiem. O, kawusia tradycyjnie zaparzona. Jest. Zdrówko. Adi, spójrz jakie czarne kciuki. Adi, ja nie muszę ryć, patrz jakiego mam kciuka czarnego. No to trzymajcie się ciepło, ja jadę z orzeszkami na giełdę. Troszkę pozbierałem tych orzeszków. Fajne. Ja cóż nie. Bardzo smaczne są na świeżo, żeby skórka odchodziła. O, jaką masz fajną czapeczkę. No, dostałem taką. To powodzenia ci życzę, tato, na giełdzie. Ja pokażę, zaprezentuję jak ten orzeszek. A, jak reprezentacja, o. Widzicie takie, o. I to jest. Obiera się, obiera, bo jest gorzka skórka, nie? Skórkę trzeba obrać. No, i już łapki mam takie, ładny kolor, machoń. No. Machoniowy gość. A to gdzie on tam był? W Gdyni. Kto? Machoniowy gość. Ta, u Maksyma w Gdyni. U Maksyma w Gdyni. No, ale chyba już nie ma tej knajby tam. Chyba nie ma, ale jeszcze Borewicz o niej wspominał na serialu. Pyszne. Zdrowe. Zdrowe. Dobra. No to fajnie. No to trzymaj się. No, narka. Mam dla Sylwestra paczuszkę. On nic o tym nie wie. Od kruszyny. Siemano, mam dla ciebie prezent. O kurczę, a co? To taka paczka. Nie. No nie. Twój ulubiony Prince wafel. Prince Pola, moje ulubione. A kto to tu przysłał? No pan Kruszyna oczywiście. Ojej, dziękuję bardzo. Zobacz, weźcie. Kruszynie. Tato, podzielisz się z mamą chyba, nie? Oczywiście bym się podzielił z Pestkiem też, ale jemu nie wolno takich. No. O, takiego kocurka mamy czarnego. Z łóżką. Peściu. Peściu. Pestek. Kubuś, jak... Dziękuję jeszcze raz. A ja taki elegancki, prosto z pracy. Taki elegancki, właśnie chciałam powiedzieć. Jeszcze raz. Dzięki bardzo, Kruszyna. Dzięki.